Cześć, jestem pani Kretka. Dzisiaj opowiem wam o sposobach powstawania barw. Ostatnio pokazywałam wam koło barw. Kolory dzielimy w zależności od sposobu ich powstawania. Kolory podstawowe to takie, których nie da się uzyskać przez zmieszanie innych barw. Są to kolor żółty, czerwony i niebieski. Te trzy kolory po zmieszaniu dają nam kolor czarny. Kolory pochodne to takie, które pochodzą od kolorów podstawowych. Dwa kolory podstawowe zmieszane ze sobą dają nam kolor pochodny. Czyli jeśli zmieszam niebieski z żółtym, będziemy mieć kolor zielony. Jeśli zmieszam kolor żółty z czerwonym, będziemy mieć kolor pomarańczowy. A jeśli zmieszam kolor czerwony z niebieskim, będziemy mieć kolor fioletowy. Trzy kolory podstawowe i trzy kolory pochodne dają nam barwy czyste. Kolory w kole barw, które leżą parami naprzeciwko siebie, to są kolory dopełniające. Dopełniają się do brązu w szarości. Takimi kolorami są żółty i fioletowy. Dopełniają się do szarości brązu. Czerwony z zielonym dają nam kolor brązowy. A niebieski z pomarańczowym dają nam dopełniający się do szarości brązu. Na takie kolory trzeba uważać, jeśli mieszamy, i robić to bardzo świadomie. Jeśli do koloru podstawowego dodamy odrobinę koloru pochodnego, czyli zielonego, to wyjdzie nam kolor złamany, czyli taki lekko zabrudzony, smutny kolor, który daje nam bardziej stonowane efekty. Artyści w ten sposób wyrażają swoje emocje na obrazach. Mogą malować wtedy bardziej w smutnych tonacjach, pokazywać na przykład pochmurną pogodę. Zapytajcie swoich rodziców, czy możecie poeksperymentować w domu z farbami i popróbować, w jaki sposób mieszają się te kolory i czy dają nam piękne, czyste kolory, czy złamane, bardziej zabrudzone, smutne. Jeśli podobał ci się mój filmik, proszę o łapkę w górę i o udostępnienie filmiku. Dziękuję, pa, pa!